rozkmięcie w ogóle, jaką bzdurą są przekleństwa. To są jakieś wymyślone słowa. I to jest zakazane, no. Nie? I no ktoś kurwa! Wymyślił, że te słowa to nie wypada. Nie, tragedia, tego konkretnie ułożenia liter nie wypada powiedzieć, kurwa, bo nie. Grzech. I pikają w telewizji te nieładnie. Konkretnie kilka ustawionych liter w danym sekwencji wypikują albo w ogóle nie pozwalają ci powiedzieć. Tu powiesz, a wróg jaki jest wszystko okej. Okay. Odwrócisz, mówisz kurwa, o no, i zobacz, i to jest tylko za pomocą twojego aparatu mowy. Małpka, tak, że to wybrzmiewa, a patrz, łazik zapierdala po Marsie i gdzieś tam ten inny jest kamień ileś set tysięcy kilometrów stąd i w ogóle to jest nieistotne, co ci wybrzmiało, kurwa, z twojego oral cavity. Rozumiesz? To nie jest nic, a jest spina o to, kurwa. Ja to jestem dumny, że kurwa mamy chociaż, co? Że mamy słowo chociaż fajne, kurwa, że każdy zna słowo kurwa, bo tak to byśmy nic kurwa nie mieli, kurwa. No. Kurwa w tym kurwa kraju. Mać. Nawet kurwa nic nie samochodu ma, samochodu nie masz polskiego. Nic, kurwa, tylko kurwa, ich niech tak zostanie. Na pocieszenie zostaje kurwa. Mamy tylko kurwy, nie? No. Na tym świecie. No i jebać no te i przynajmniej ktoś tutaj przyjedzie i zostawi pieniądze, bo jest, piją wódkę i mówią kurwa. No, kurwa. I trochę wesprze tą gospodarkę, kurwa, pozipiącą, kurwa. Anglik zamiast do baru. Kurwa! Zamiast do baru na $10, bitches! Kurwa! You're so funny, guys! Kurwa, super, kurwa! No. I gospodarka jakoś tam, kurwa, zipie, no. Teraz nikt nie przyjedzie kurwie. I chuj. No, jeszcze, co mamy jeszcze? Co mamy jeszcze? To by było na tyle.